Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Leszek Zegza. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ze względu na sytuację epidemiczną, no możemy rozmawiać tylko online, czego ja szczerze powiedziawszy bardzo nie lubię. No takie czasy, trzeba się do różnych rzeczy w życiu przystosować, więc ale to i też minie. Też myślę, że ludziom bardzo brakuje osobistych kontaktów, jednak kwestia dotyku, bliskości, patrzenia na człowieka w pobliżu, nawet zapachu, to wszystko jest bardzo, bardzo potrzebne. I dopiero w tej chwili widzimy, jak bardzo jest tak zwana normalność potrzebna człowiekowi. Jak wydawało, nie docenialiśmy tego, teraz już zaczynamy doceniać. Absolutnie, więc trzymamy kciuki pewnie wszyscy, żebyśmy w końcu wrócili do tej normalności. Wakacje. Ja uważam, że w wakacje zaczniemy się ze sobą normalnie spotykać. Jeszcze 2 miesiące cierpliwości. No to miejmy nadzieję, że tak będzie. Pani Radna, udało się zażegnać konflikt w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Znalazły się pieniądze w budżecie. 4 miliony zostanie przesunięte z wydatków bieżących z działu oświata i wychowanie. Tylko tak, z drugiej strony tutaj znowu powstaje dziura. Czy to dobry pomysł właśnie, żeby z tego działu, a nie na przykład z wolnych środków, tak jak proponowali radni PiS, Bieram Nowy Sącz? Może zacznijmy od tego, że w ogóle ta debata nie powinna mieć miejsca. Gdyby była próba załatwienia tej sprawy wcześniej, a nie takie ad hoc, na gorąco wynajdywanie źródeł finansowania, no to może nie musielibyśmy odpowiadać na takie pytania. Znaczy, to jest głębszy temat, bo nigdy nie udaje się próba ręcznego sterowania przez organ do tego niepowołany. Rada Miasta nie jest powołana do tworzenia struktury wydatków budżetowych. Ona opiniuje i zatwierdza, ale propozycje idą ze strony, już nie mówię prezydenta, ale ze strony urzędu. Jeśli sytuacja jest inaczej ustawiona, czyli na sesji podaje się nagle ni z tego, ni z owego zmianę propozycji budżetowej i ona jest nieprzemyślana od początku do końca, to później zaczynają się takie schody. Odpowiem inaczej. Skąd się wzięło zabranie tych 4 milionów dla NBK? Ano na pieniądze dla sądeckich wodociągów, tak? Mówię o wcześniejszych, wtedy, kiedyśmy uchwalali budżet, tak? Kiedy uchwalaliśmy budżet. Tylko, że... przepraszam, że panu przerwę, bo jakby pan też mówi, że dla sądeckich wodociągów, to de facto nie są pieniądze dla sądeckich wodociągów, tylko to jest dopłata sądeczanom, mieszkańcom Nowego Sącza do taryf. Ale nie są NBK pieniądze. Ale no właśnie, jest dokładnie tak samo. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, że o takich sprawach nie załatwia się takich spraw ad hoc na sesji, tylko się po prostu to negocjuje. I wypracowuje się wspólne stanowisko, które ma załatwić i tą sprawę, jakkolwiek ona, tę i tę sprawę, jakkolwiek ona ma być załatwiona. Czyli tego natomiast w grudniu pewnie brakło, tak? U nas na głowie wszystko, u nas w Radzie Miasta na głowie wszystko stoi, ponieważ nie kwestionuje się pozycji prezydenta Nowego Sącza i się kontestuje na Radzie Miasta, mówię o większości, czyli o Prawie i Sprawiedliwości wybieram Nowy Sącz. Kontestuje się decyzję prezydenta, w związku z tym próbuje się ręcznie narzucać rozwiązania dotyczące budżetu. I później z tego się tworzą te różnego rodzaju komplikacje, czego jesteśmy świadkami. Czy lepsza w takim razie byłaby dyskusja jeszcze w grudniu i takie rozważenie, czy miasto stać zarówno na dopłacanie mieszkańcom do wody i ścieków i do karty sądeczanina? Trzeba szukać rozwiązań kompromisowych. No tu wyglądało, że nie coś musiało, dalej, tak? Nie musiała być dopłata w dotychczasowej wysokości w sądeckich wodociągach. Można było próbować szukać pośredniego rozwiązania i takie rozwiązania są, tylko że nie ma dobrej woli. Zresztą niektórzy radni mówią to wprost. My prezydentowi nie ufamy, my prezydenta popierać nie będziemy w jego działaniu.
Czy to jest tak, że tej dobrej woli brak z jednej i z drugiej strony, czy ocenia pan, że to tylko jedna strona jest tą stroną bardziej konfliktową? Znaczy, Rada Miasta w ogóle źle funkcjonuje. To chcę to widać, po prostu tak. Powiedzieć, to widać. No i ja zostawiam tematy merytoryczne, bo tam się wszyscy ubierają w piórka merytoryczne. Ona źle funkcjonuje, jeśli jedna sesja mająca 30 punktów ma 3 albo 4 odsłony, każda po 8 godzin, to znaczy, że Rada Miasta źle funkcjonuje. Nie można debatować w nieskończoność, bo sprawy są do załatwiania, a nie dyskusja dla dyskusji, dyskusja dla dyskusji. I im dłużej się dyskutuje, tym bardziej się ludzie obrażają, ad vocem do ad vocem. I w którymś momencie ktoś zaczyna używać takiego języka, jakiego ostatnio ktoś użył języka, że się komuś chce wymiotować. No, przepraszam bardzo, ale może mu się chcieć, ale nie można takich słów używać. No, różne słowa padły, tak? Bo to jest przestrzeń, ale oczywiście, ja tylko podaję jako przykład, bo to można z każdej ze stron pokazać, że zapędzają się ludzie, ale to tak jak w kłótni. No co się dzieje w kłótni rodzinnej? Zostawmy Radę Miasta na chwilę. Jeśli ktoś nie przerwie kłótni rodzinnej, to słowo za słowo, słowo za słowo, słowo za słowo i na końcu jest obrażanie się wzajemne. Wiecie pan, jakieś wyjście... W momencie trzeba mieć jakieś poczucie powściągliwości własnej i nieoczekiwanie, że będę za słowo każdy pysk za pysk, przepraszam, w cudzysłowie to mówię. No właśnie, powiedział pan, że nie chciał pan brać udziału w tym cyrku. Faktycznie ta czterogodzinna dyskusja, która miała być o MPK, coraz mniej przypomniała dyskusję radnych, czyli jednak osób, na których ciąży odpowiedzialność, także przed mieszkańcami. Pan jako doświadczony samorządowiec ma jakiś pomysł, bo ja szczerze powiedziawszy, jak sięgam pamięcią wstecz, to chyba takiego poziomu pracy Rady Miasta, który widzimy przynajmniej na sesjach, bo to jest to, co wszyscy widzą, nie było. No nie jest to wszystko budujące. Ja mam pewne pomysły, mówiąc szczerze, nawet podjąłem już pewne działania. Przede wszystkim moim zdaniem potrzebne jest jakieś samoograniczenie. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że nawet patrząc z punktu widzenia parlamentaryzmu, mówię o parlamencie w Sejmie, w parlamencie warszawskim. Chociaż tam też przepały są niezłe, ale jednak są posłowie sprawozdawcy, są jakieś reguły, tak, że ktoś w imieniu występuje i to ogranicza czasowo przynajmniej debatę, tak? Argumenty, nie wszyscy we wszystkich sprawach muszą zabierać głos. No my mamy to niestety u nas, że to też pewnie trochę w cudzysłowie powiem i z uśmiechem na ustach, że to trochę też państwa wina. W tym sensie, że to transmitujecie, pokazujecie, no i każdy radny próbuje, każdy nie każdy, znów właśnie każdy nie każdy, no ale wielu radnych próbuje zaistnieć, no bo jak mój konkurent z mojej dzielnicy zabrał głos, to ja też muszę. No. Jak z mojego okręgu wyborczego, to ja też muszę. No bo każdy, żeby powiedział, że on istnieje, że on działa, że on funkcjonuje, to trochę tutaj jest taki zaklęty krąg. Ma pan rację, bo tak, ja pamiętam, była taka sytuacja, kiedy media, nie wiem, co się podziało, sesja miała być w poniedziałek, no wszyscy myśleliśmy, że wtorek i faktycznie nie było ani jednej kamery na sali obrad i faktycznie ta sesja toczyła się bardzo szybko. Tylko, że teraz już jakby no to jest, no ta retransmisja jest... No dla was to też jest, ale dla was to też jest dobry materiał, ludzie później dyskutują na ten temat. Ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko pojmuję, tylko jeszcze raz mówię, to my musimy jakoś siebie sami ograniczyć. Ale druga rzecz i o tym chcę bardzo mocno powiedzieć, bo jedno to jest kwestia techniki. I tutaj rozmawiamy w tej chwili o technice, o samoograniczeniu i tak dalej. Ale druga rzecz to jest kwestia nastawienia, żeby nie uprawiać wielkiej polityki. Bo nastawienie do prezydenta Hanzla, pomijając wszystko inne, czy robił błędy, czy nie robił błędy, jak tam funkcjonuje w stosunku do mediów i tak dalej, bo wiadomo, że jest to przedmiot jakiejś tam dyskusji. Ale podstawową kwestią jest to, że od początku po zwycięstwie prezydenta Hanzla grupa opozycyjna w stosunku do niego politycznie go rozgrywa. Taka jest moja ocena. Ale to nie sądzi pan, że może dwie strony tu tak naprawdę... Ale jeden tylko wygrał.
Ale jeden tylko wygrał, pani redaktor. Mówię o współpracy, tak, o współpracy. Dobrze, ale ja mówię, ale jak, jeśli ktoś nastawiony jest na kontestowanie prezydenta, a takie nastawienie było od początku i było widać od pierwszego dnia po wyborach, bez względu na to, jakie decyzje były podejmowane. Od razu było kontestowanie wszystkiego, z jakimi inicjatywami prezydent poszedł. To przy takim nastawieniu... Wszystkiego fundamentalnego, bo jakbyśmy dyskutowali na temat zgody o użyczenie działek, no to wtedy oczywiście żeśmy podjęli wspólnie decyzję, ale to, co było strategiczne, czy dotyczyło basenu, czy dotyczyło boiska, czy dotyczyło lodowiska, czy czegokolwiek innego, o czym byśmy tutaj mówili, to zaraz robiła się z tego afera na 100 fajerków. I żeby panu prezydentowi dokopać, to mu się zabierało albo tu, albo tam, albo na to się nie zgadzało, albo na tamto. To nie jest nastawienie na współpracę. Ale myślę, że do tej współpracy powinny być jak najbardziej gotowe obydwie strony. Mówię i o stronie... Ale, ja wiem, że pani redaktor próbuje cały czas ustawić to, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeden może tylko rządzić. Jak dwóch ciągnie kierownicę w dwie strony, to nie ma szans, żeby po prostu dobrze i bezpiecznie prowadzić ten autobus. Jest tylko w jednych rękach, a inni pomagają tą kierownicę prowadzić. Natomiast jak masz poczucie, że z kimś rozmawia, że on tylko szuka momentu, w którym cię może zaczepić i który cię może skubnąć, no to wtedy po prostu nie jesteś w stanie pozytywnie współpracować i wtedy jest wet za wet się pojawia. No właśnie, tak. to bardzo smutno brzmi, panie rady, bo w takim razie no to stoimy w takiej sytuacji, że miasto tak naprawdę nie ma szans się rozwijać, bo tak jak pan mówi, że cały czas iskrzy, że cały czas są torpedowane różne decyzje. Co dalej? Nie, ale ja nie wbrew pozorom nie jestem wcale takim pesymistą, bo wydaje mi się, żeśmy na początku zaczęli mówić, nawet jeszcze chyba przed wejściem na antenę, to nie jest tak, że wszyscy radni są nierozumni, że jest po jednej i po drugiej stronie jest bardzo wielu fajnych, mądrych ludzi. I ja wierzę w to, że my się przełamiemy. Ja wierzę w to, że się stworzy większość, prędzej czy później. Stworzy się większość, która będzie po prostu konstruktywnie rozwiązywała problemy miasta, nie wkładając w to za dużo polityki. Oczywiście za 2,5 roku mamy wybory ponowne do Rady Miasta i na prezydenta miasta. I pewnie każda ze stron myśli, jak się już w tych blokach startowych ustawiać. Ale ja uważam osobiście, że z konfliktu nic dobrego nie wynika. Jeśli ktoś chce wygrać nawet wybory i kontestować nawet prezydenta, to jeśli pokazuje swoją pozytywną postawę, to on zwiększa swoje szanse na to, żeby zostać wybranym w następnej kadencji. Bo proszę Państwa i Pani redaktor, z kłótni, zawsze obserwatorzy kłótni nie rozstrzygają, kto ma rację, a kto nie ma racji, tylko mówię, oni się kłócą. I to szkodzi i jednej, i drugiej stronie. Nie jak pomaga, szkodzi. A panie rady, wierzy pan, że jeszcze w tej kadencji zostanie stadion wybudowany? Miasto odwołało przetarg, unieważniło, czekamy na... Miasto odwołało przetarg. Unieważnił pan prezydent. Unieważnił, bo nie miałby na wyjście jako 10 milionów więcej. Następna oferta była od tej pierwszej. No to przepraszam, 10 milionów złotych. No nie o całe 10 milionów mniej. Złotych, no ile mniej. Kolejna oferta 53 miliony 400 tysięcy, tak? Nie, no teraz już pod 60 podchodziła ta ostatnia, pierwsza była 50, coś tam 49. Było odwołanie, teraz około 60, więc to jest 10 milionów. To żaden odpowiedzialny włodarz, ciśnienie kibiców, ja rozumiem ciśnienie kibiców, bo kibice są kibicami. Kibiców nie interesują. Nie interesuje droga Jana Pawła czy Pioramowicza, tylko ich interesuje mecz Sandecji kolejny. Oni mają do tego prawo, ja ich nie krytykuję, tylko opisuję. Ale odpowiedzialny gospodarz po prostu ogłasza drugi przetarg, żeby zaoszczędzić pieniądze na to, żeby te ulice wybudować, żeby te szkoły jakoś wyglądały, żeby boiska sportowe były i tak dalej, to zrozumiałe. Więc
trudno. Dzisiaj mamy taką, w ogóle mamy źle ustawione kwestie tych odwołań, bo te odwołania mogą być nieskończoność. Każdy może każdego kontestować. To jest po prostu absurdalne. Mówię o firmach. Mówię o firmach i o tak zwanych przetargach publicznych. Ale zupełnie się prezydentowi nie dziwię, absolutnie popieram go po prostu. Gdybym był prezydentem, zrobiłbym dokładnie to samo. Nie pozwoliłbym sobie na to, żeby tylko dlatego, że ktoś zakwestionował sprytnie, niesprytnie, nieważne, zakwestionował, żeby wydać 10 milionów pieniędzy więcej z moich podatków, z podatków mieszkańców Nowego Sącza. Tylko pewnie trudno oczekiwać, że te konkretne oferty, kolejne oferty, jeżeli zostanie ogłoszony następny przetarg, będą niższe, no bo widzimy, co się dzieje, widzimy, że jednak no i usługi, jednak te ceny idą w górę, więc może się okazać, że to nie jest dobry moment w ogóle teraz, żeby zajmować się w ogóle budową stadionu. Używa pani pojęcie może. To nie możemy tego zweryfikować. No nie możemy. Tego przetargu nie rozstrzygniemy. Jak się to... Ale myślę, że patrząc na to, co się dzieje, to nie trudno jednak przewidzieć, że może być taka sytuacja. Czy ja opowiem pani inaczej na temat stadionu? Ja nie jestem wcale taki pewny tego, co pani mówi. Walka jednak o rynek jest, także rynek budowlany. Natomiast, a w ogóle wybudowanie stadionu dla firmy to jest także duże znaczenie dla tak zwanego portfolio ma. Poważna firma, jak ma w swoim portfolio wybudowanie stadionu, dlatego są te odwołania. To ma inną pozycję przetargową w innych miejscach, ale ja inaczej na to spojrzę, co pani pyta. Panie redaktor, miasto 80-tysięczne z ambicjami musi mieć stadion. To nie ma, tutaj nie ma alternatywy, musi mieć stadion. Ten stadion może być kompaktowy, ten stadion nie musi być wielki. Może na mniej troszkę miejsc, nie na 8 tysięcy. Na 4 tysiące może być, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był nowoczesny, żeby można było rozgrywać mecze na odpowiednim poziomie, żeby kibice mieli odpowiednie warunki kibicowania i tak dalej. Przed takimi rzeczami miasto nie może uciec. Miasto musi mieć porządny stadion. Tak jak pamiętam ja, już jestem starszym panem, pamiętam jak poszedłem po raz pierwszy na stadion Sandecji właśnie na Kilińskiego, wcześniej był na stadion Sandecji, tak zwana Aleja Wolności, a później przecież nam się wydawało, że to Europa była u stóp wtedy. Ten stadion był przepiękny na lata, bo to był początek lat 70. w ogóle czuliśmy się jak książęta. I byliśmy strasznie dumni z tego, że ten stadion. Ja wtedy miałem 14 lat. Byłem strasznie dumny, że ten Nowy Sącz ma taki piękny stadion. Nie? No ale minęło lat 50 i czas najwyższy na nowoczesny stadion w Nowym Sączu. Musimy go wybudować. I czy mamy kciuki za to, żeby się udało? Panie radny, już na zakończenie zostawmy tą politykę, święta przed nami. Jak będzie pan w tym roku spędzał święta? Oczywiście, że tylko w gronie rodzinnym, zresztą mam też swoje uwarunkowania, że nigdzie nie mogę w tej chwili się za bardzo oddalać, ale ja mam taką piękną rodzinę, wielką w cudzysłowie, niewielką taką psychiczną, znaczy też, ale wszyscy mieszkają w Nowym Sączu, mam 9 wnucząt, jeszcze 2 w drodze jest, teraz oczekujemy, jeszcze są w stanie błogosławionym dziewczyny, więc będzie nas dużo w jednym miejscu, ale tylko rodzinnie zamknięcie. Będziemy przestrzegali wszystkich reguł i zasad, o które apeluje rząd. Absolutnie uważam, że trzeba się temu podporządkować. Dla nas dobra, dla wspólnego dobra, nas wszystkich. I myślę, że potrafimy przeżyć te święta równie pięknie i będziemy świętowali nie tylko przy stole, ale także w kościele, także na odległość. Będziemy uczestniczyli w Triduum Paschalnym, będziemy po prostu pięknie przygotowywali się do tych dni, czy przeżywali te dni, tym bardziej, że słoneczko jest za oknem, popatruje w tej chwili, że już się przebija pięknie i wiosna jest tuż, tuż. Więc wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa,
dla pani redaktor, dla wszystkich telewidzów, bądźmy dla siebie dobrze, bo czas umyka. Szkoda tracić czas na złości. Bądźmy dla siebie dobrze. Dziękuję bardzo również w imieniu pewnie wszystkich telewidzów i swoim całej redakcji. Życzę wszystkiego najlepszego, dokładnie spokojnych, rodzinnych. Wszystkiego dobrego pani Anno, wszystkiego dobrego dla państwa. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i państwa gościem był dzisiaj Leszek Zetta, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.